takim razie, pani Doroto, nie wpuści pani nas, nie chce pani pokazać, że dziecko jest w domu. Nie chce pani dopuścić do tego, żeby dziecko spotkało się z ojcem, tak? Tak. Dobrze, dosyć tego, wychodzimy i kończymy tą interwencję. Z tej interwencji dzisiejszej zostanie sporządzona notatka do sądu, w której będziemy musieli napisać, że utrudnia pani kontakt ojca z dzieckiem. To wszystko z naszej strony. Żaden sąd tu nie pomoże. Kurde, do cholery, Dorota, przepraszam, trzeba było myśleć, że ale kocham swoją córkę. Zrozum to wreszcie, ona ma prawo mieć ojca. Uspokójcie się, drodzy państwo, powiedziałam. No, widzę, tak że... tęskniłem, kochanie. Dlaczego mnie oszukałaś? No właśnie, chwilę temu pani mówiła, że dziecko jest chore w domu. Zaskoczyło nas nagłe pojawienie się na klatce dziewczynki, która rzekomo leżała w domu chora. Obecność jej i jej babci, miejmy nadzieję, że pomoże ostudzić emocje rodziców, a nam zakończyć interwencję pozytywnie. Mamo, miałaś tu nie przychodzić. Prosiłam cię, żebyś teraz tu nie przychodziła. Ale Amelka tak bardzo płakała. Chciała się zobaczyć z tatą. Najpierw miałam do ciebie zadzwonić, poprosić, żebyś się zgodziła na ich spotkanie. Ale potem stwierdziłam, że po prostu ją tu przyprowadzę. To nie może tak dłużej być, że wy sobie do gardy wskaczecie, a dziecko cierpi. Wy się musicie w końcu dogadać. Na pierwszy rzut oka widać było, że dziewczynka jest związana z ojcem. Zaczęłam podejrzewać, że utrudnianie kontaktów z dzieckiem jest sposobem byłej żony na ukaranie męża, że odszedł do innej kobiety. Widzę, że córka bardzo szybko wyzdrowiała. Nie byłoby wojny, gdyby on mnie nie zostawił. Dorota, zrozum to wreszcie. Przepraszam, że tak wyszło. Ale nigdy nie przestało mi zależeć na Amelce. Wiesz o tym dobrze. Czyli rozumiem, że jeśli dziecko jest zdrowe, to wyraża pani zgodę, żeby dziecko poszło z tatą. Gdzie chcesz ją zabrać? Myślałem, żeby iść do cukierni. A za 40 minut zaczyna się w kinie ta bajka, którą tak chciała zobaczyć. Mamusiu, proszę, zgódź się. No dobrze, tylko bądź grzeczna. Będę czekać na ciebie w domu. Dziękuję. Naprawdę mogę ją zabrać? Możesz, Jacek, możesz. Przepraszam za córkę. Ona po prostu nie może pogodzić się z rozwodem. A Jacek, ojcem akurat jest dobry. I mała bardzo go kocha. No cóż, bywa tak czasami. Ma pan czas z dzieckiem. Proszę go dobrze wykorzystać. Bardzo wam dziękuję, że mi pomogliście. Jestem szczęśliwy, że mogę spędzić z córką popołudnie. Proszę podziękować swojej byłej teściowej.